13 lutego 2018 roku w rybnickiej hali odbył się finał Decathlon Business Champions League, w którym zagrały ekipy Castorama Racibórz, OB Jastrzębie Zdrój, Tenneco Rybnik oraz Twist. W pierwszym pojedynku tej grupy na parkiet wyszły drużyny OB Jastrzębie Zdrój i Castorama Racibórz. W inauguracyjnym spotkaniu zbyt wiele bramek nie było, popadła zaledwie jedna i to w ostatnich sekundach meczu. Na listę strzelców wpisał się Grzegorz Szewczyk, wykańczając szybką kontrę swojego zespołu. W drugim spotkaniu Tenneco Rybnik rywalizowało z ekipą Twist. Pierwsza bramka w tym meczu padła w 8 minucie spotkania, a do siatki ekipy Tenneco trafił Miłosz Panek. Zespół z Rybnika do wyrównania doprowadził w samej końcówce meczu, a świetnym strzałem z dystansu popisał się Grzegorz Gojny. W trzecim pojedynku tej grupy OB Jastrzębie Zdrój mierzyło swoje siły z Tenneco Rybnik. Już w pierwszych fragmentach tego spotkania to rybniczanie udowodnili, kto w tym meczu będzie rozdawał karty. Pierwszą bramkę w tym pojedynku zdobył Mariusz Kowalczyk, czyniąc to w trzeciej minucie meczu. Kilkanaście sekund później wynik spotkania podwyższył Piotr Borkowski, wykorzystując podanie Adriana Śliwy. W minucie 8 OBI zdobyło bramkę kontaktową. Skutecznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Marcin Maguda. Cztery minuty później Tenneco znów jednak odskoczyło, a na listę strzelców wpisał się Bartosz Dębiński. W 17 minucie meczu kolejną bramkę dla Tenneco zdobył Grzegorz Gojny, a minutę później ten sam zawodnik ustalił wynik pojedynku na 5-1 dla Tenneco Rybnik. W spotkaniu numer 4, czyli pojedynku Castorama Racibórz oraz Twist, bramek nie oglądaliśmy, choć obie ekipy stworzyły sobie kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Żadnej z drużyn ostatecznie nie udało się zdobyć bramki i mecz zakończył się rezultatem 0-0. Piąty mecz, czyli OB Jastrzębie Zdrój kontra Twist. Ci drudzy bardzo szybko, bo już po 20 sekundach objęli prowadzenie, a do siatki OB trafił Rafał Weitner. Minęło kolejne 20 sekund, a mieliśmy już drugą bramkę dla Twistu. Tym razem do siatki trafił Marcin Paszenda. W minucie 3 nadzieję OB dał Marcin Maguda, strzelając bramkę na 1-2. W 10 minucie spotkania to jednak Twist podwyższył wynik meczu na 3-1, a kolejne trafienie zaliczył Marcin Paszenda. Ten sam zawodnik 4 minuty później zdobył czwartą bramkę dla swojego zespołu. W 17 minucie meczu piątą bramkę dla Twistu zdobył Tomasz Krause. A minutę później również Krause zdobył bramkę numer 6. Wynik meczu w ostatnich sekundach pojedynku ustalił Miłosz Panek, strzelając bramkę na 7-1 dla ekipy Twist. Pojedynek numer 6, Tenneco Rybnik, Castorama Racibórz. Mecz ten miał jednostronny przebieg, bo rybniczanie pewnie zwyciężyli. W 30 sekundzie meczu na listę strzelców wpisał się Adrian Śliwa, wykańczając ładną akcję swojego zespołu. W 10 minucie meczu do siatki Castoramy trafił Grzegorz Gojny,
a w ostatnich sekundach spotkania ostatnią, trzecią bramkę dla Tenek zdobył Mariusz Kowalczyk. Czwarte miejsce w turnieju przypadło zatem ekipie OBI Jastrzębie-Zdrój. Trzecia lokata dla Castorany Racibórz. Drugie miejsce zajął zespół Twist. A najlepszy w finale okazał się zespół Tenneco Rybnik. Wyróżnienia indywidualne zgarnęli Piotr Kłobiak, OBI Jastrzębie-Zdrój, Adam Puszer, Castorama Racibórz, Filip Komorowski, Twist, Grzegorz Gojny, Tenneco Rybnik, a także najlepszy bramkarz turnieju, czyli Bogdan Steichauer oraz Adrian Śliwa, czyli najlepszy zawodnik całego turnieju. Zapraszamy jeszcze na poturniejowe wypowiedzi. Rafał, czwarte miejsce tylko? Czy to tylko było... aż dobre zawody. No, to nie był może nasz dzień i było mocniejsze ekipy, ale cieszę, że mamy dobry skład i coś pograliśmy fajnego. Pierwszy mecz z Castoramą, tutaj cały czas było 0-0, no i niestety. Chyba się sami uśpiliśmy tą grą i Castorama to wykorzystała w końcówce i zrewanżowali się nam, bo ostatni mecz z Castoramą to my wygraliśmy w końcówce i także jest 1-1. Kolejny mecz z Tenneco, tutaj szybko stracone bramki, później bramka kontaktowa, ale chyba czegoś zabrakło. Tak jak mówię, nie nasz dzień. Gratuluję zwycięzcom tego turnieju i na pewno odbijemy się w przyszłym rozgrywkach. Jak oceniasz występ swoich kolegów? Czy jakieś tutaj dobre strony widziałeś w tym turnieju? Czy bardzo... Same dobre strony. Fajnie, że chłopakom się chce, że bez treningu wyjdą, pograją z sercem, nikt nie odpuszcza i jej wielkie dzięki za to. Jako kapitan mogłem podziękować. Jeżeli chodzi o zwycięzców, to Tenneco dzisiaj zasłużył na zwycięstwo, czy to była tak zwana loteria? Bezapelacyjnie, Tenneco grał dobrą piłę i jeszcze raz gratulacje. No i pięknie. To trzecie miejsce to takie chyba lekkie niedosyt dla Was. No po pierwszym meczu to raczej tak. No, spodziewaliśmy się po pierwszym meczu, że coś jednak uda nam się ugrać, wygrać ten turniej, ale niestety w drugim, w trzecim meczu nie dopisało nam szczęście. Skuteczność dzisiaj była bardzo słaba. Dwie bramki w sumie strzelone w całym turnieju to nie zadowala. Nie było zawodnika, który potrafił gdzieś tam wsadzić na nogę i żeby ta piłka padła do siatki. Pierwszy mecz z OBI, trochę szczęśliwie, 1-0 w końcówce. Tak, graliśmy swoje, chcieliśmy z tyłu zagrać na 0. Udało się, wpadło pod koniec meczu, więc myślę, że nawet wynik sprawiedliwy. Tu jest 0-0, tutaj? Tutaj myślę, że nerwy nas, bo bardziej ten i tak samo jak mówiłem, prędzej skuteczność. Ostatnie spotkanie z Tenneco mogliście wygrać ten turniej, jednak i jednak tak, ale tam jeden błąd niepotrzebnie wyszedłem do przodu, zostawiłem zawodnika, poszła kontra i pierwsza wpadła, druga i potem już cofliśmy, chcieliśmy zaatakować. Oni czekali na kontrę, zagrali z kontry i gratuluję zwycięstwa. Jeżeli chodzi o całą organizację turnieju, jak tam wrażenia? Bardzo fajnie wspominam wszystkie turnieje, w których braliśmy udział i myślę, że następnych tak samo będziemy. Wojtek, wasz debiut, jak to oceniasz może? Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, co było w każdym komentarzu, który mówiłem. Wspominałem to, że pierwszy raz to jest na hali i tego bardzo się obawialiśmy. I nikt nie przypuszczał, że tak daleko zajdziemy. No właśnie, dzisiaj przed tym turniejem stawialiście sobie zwycięstwo, czy raczej jakoś przejść ten turniej, żeby nie dać plamy? Nie, chcieliśmy po prostu jak najlepiej zagrać. Nie myśleliśmy o zwycięstwie, bo od samego początku i tak już daleko zaszliśmy, także nie było to kwestią zwycięstwa, ale nie ukrywam, że po pierwszym meczu gdzieś tam ten smaczek tego pierwszego miejsca
nami zawładnął, no ale niestety nie udało się. Okej, okay, pierwszy mecz z Teneco 0-0, drugi mecz z Castoramą też 0-0. Tak. Teraz ciężko powiedzieć, czy jednego i drugiego meczu jesteśmy trochę zawiedzeni tego, że w pierwszym nie utrzymaliśmy tego 1-0, a w drugim no, było kilka sytuacji, gdzie mogliśmy jednak wyjść na to prowadzenie i sami sobie jesteśmy winni, o tak. Okej, okay, no a w trzecim meczu to już chyba był u Was festiwal. No gdzieś tam otworzyliśmy się, ale to też nie było tak, że przeciwnik po prostu stał i nic nie robił, bo obi tak samo było ciężkie jak każdy inny zawodnik, tylko że po prostu gdzieś tam się rozluźniliśmy, weszliśmy w tą grę i jakoś nam już później to płynęło lepiej. No. Okej, okay, całokształt, jeżeli chodzi o postawę swoich kolegów, to... 100% zdali z siebie wszystko, jestem z nich bardzo, bardzo mocno zadowolony i bardzo im dziękuję za to, że byli całą drużyną i razem się wspieraliśmy i daleko, tak daleko zaszliśmy. Jeżeli chodzi o cały przekrój tych rozgrywek organizacyjnie, to spełniliśmy Wasze oczekiwania? Tak. Może nie spełniliście, bo myśleliśmy, że to będzie całkowicie inaczej wyglądać. Nie spodziewaliśmy się tak wysokiej profesjonalizmu w wykonaniu i w zrobieniu takich rozgrywek. Naprawdę wszystko od samego początku do samego końca by było na najwyższym poziomie. Adrian, chyba przed turniejem cel był tylko jeden, zwycięstwo. No tak, teraz postawiliśmy sobie jakieś tam cele, no i udało się spełnić. Chociaż no, w pierwszym meczu drużyna Twista zagrała bardzo dobrze, było ciężko z nimi, no niestety remis, jeden punkt. No, do następnych meczy podchodziliśmy z większym zaangażowaniem, spokojem, no i udało nam się naszczelać tych bramek trochę. Mecz z Obi, no tutaj szybkie prowadzenie, później kontra drużyny Obi, ale później już chyba kontrola meczu. No ta pierwsza połowa wyglądała po obu stronach drużyn bardzo dobrze. No, tak jak mówisz, no, druga połowa już, nasze bramki, jedna, druga, trzecia wpadała i udało się ten mecz doprowadzić do zwycięstwa. Ostatni mecz o wszystko i tutaj pokazaliście klasę, kto zasługuje bezapelacyjnie na zwycięstwo w tym turnieju. No tak, no, przed tym meczem drużyna Twista bardzo wysoko też wygrała, no i powiedzieliśmy sobie, że no, pozostało nam tylko nic, tylko wygrać. No i udało się. Mecz prowadzony spokojnym tempem od tyłu, wyciąganie przeciwnika i... kontry, strzelanie bramek. Dzisiaj w skromnym składzie z jednym zmiennikiem, ale jednak... No, ten nasz skład tak koliduje tymi miesiącami, bo raz nas jest 8, raz mamy tylko jednego na zmianę. No dzisiaj też niestety w takim okrojonym składzie graliśmy, zabrakło tam dwóch graczy, no ale udało się, zgranie dobre, więc myślę, że turniej na tak. Jeśli chodzi o organizację całego, z przykroju całych rozgrywek, jesteś zadowolony? Tak, tak. Podchodzę do tego turnieju już w sumie drugi raz z Teneco Rybnik. Wcześniej grałem też z inną drużyną, ale jestem bardzo zadowolony z całego przebiegu turnieju. Organizatorzy super się spisali. Myślę, że bezpieczeństwo też jest wysoko cenione, sędzia. No i zawodnicy przede wszystkim, tak, atmosfera. I tyle.